Cześć, ja mam na imię Maciej, a to jest kanał Dobra Pamięć, miejsce, w którym demonstruję skuteczność technik pamięciowych. W dzisiejszym materiale opowiem Ci o tym, czy warto notować swoje pałace pamięci. Zapraszam. Dobra Pamięć. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować pierwszej osobie wspierającej ten kanał. Pozdrowienia dla Andrzeja. Jeśli chcesz wspierać ten kanał, kliknij przycisk Wesprzyj i zobacz dostępne bonusy. W ostatnim czasie na naszym Discordzie i streamach na żywo na YouTubie zauważyłem zwiększoną częstotliwość pytań na temat tego, czy warto notować swoje pałace pamięci w Excelu, w innym programie, czy po prostu na papierze. Znam różne podejścia do tematu notowania. Chociażby Łukasz Kastelik, Disco Koza z naszego Discorda, często mówi o tym, że on nie za bardzo notuje pałace pamięci, że po prostu idzie na żywca. Gdy zapamiętuje informacje, po prostu od razu koduje je w swoich pałacach pamięci bez notowania po drodze. Takie podejście mogłoby mieć sens dla Ciebie, pod warunkiem, że również jak Łukasz jesteś już bardzo wprawiony, czyli robisz to szybko, intuicyjnie, nie zajmuje Ci to zbyt wiele czasu. Natomiast w sytuacji, gdy jeszcze tego nie opanowałeś, nie opanowałaś na takim poziomie jak Łukasz, zastanów się, czy na pewno warto iść tą ścieżką. W rzeczywistości większość osób, która śledzi ten kanał, to tak naprawdę osoby początkujące, które dopiero zaczynają układanie pierwszych pałaców pamięci. I często dostaję takie pytania na zasadzie, jak to zrobić, żeby w tych pałacach pamięci nie było takiego chaosu. Mylą mi się stacje, mylą mi się skojarzenia, mylą mi się informacje, które zapamiętuję i dlatego z pomocą przychodzi podejście numer dwa. Podejście numer dwa to oczywiście notowanie. Notujemy nasze pałace pamięci. Ja tego podejścia nauczyłem się od Alexa Mulena, kilkukrotnego mistrza świata w zapamiętywaniu. Podłapałem kiedyś od niego to, że on notował język chiński w pałacu pamięci w Excelu. I właśnie ja wspieram się Excelem w swojej nauce. Od niego to podłapałem i zaczynało mi to grać i do teraz, nawet jak już jestem trochę bardziej zaawansowany w tych mnemotechnikach, używam Excela cały czas. Cenię sobie jego najprostsze funkcje, takie jak kolumny, wiersze. No bo generalnie jeśli ja zapisuję sobie w Excelu te wszystkie informacje, to sobie to dzielę na pojęcie, skojarzenia, stacje i to pozwala mi utrzymać bardzo fajny porządek. Łatwo jest mi również weryfikować sobie te skojarzenia, które wymyśliłem do tych informacji, które chcę zapamiętać, przez to, że mogę sobie po prostu wyłączyć pierwszą kolumnę, drugą kolumnę i na przykład wyłączyć sobie informacje z notatek i po samych skojarzeniach przypominać sobie, jakie to były informacje. Potem nawet wyłączyć skojarzenia i po samych stacjach weryfikować, czy zapamiętałem dane informacje. Potem już robię to tylko z głowy, nie? Więc małymi krokami redukuję sobie te treści. I o tym wszystkim możecie się dowiedzieć, jak to robię, z moich filmów, które zamieściłem w playliście Pałac Pamięci. Chociażby to, jak weryfikować stacje w Pałacu Pamięci, jak sobie powtarzać te wszystkie informacje. Bardzo Wam te treści polecam. Poza Alexem Mulenem podejście do notowania, czyli to podejście numer dwa, zdają się prezentować również panowie Nelson Delis i Anthony Metivier. Nelson Delis to jest czterokrotny, jeśli się nie mylę, mistrz zapamiętywania z USA i on też rekomenduje początkującym, żeby używać formy notowania jako wspierania się w pałacach pamięci na początku drogi, bo to nam pozwala utrzymać porządek. Anthony Metivier, globalny twórca w zakresie mnemotechnik, tak, kontentu, twórca różnych kursów, na przykład językowych, język i pałac pamięci, on też poleca notowanie, nawet to rozszerza do czegoś takiego, żebyśmy kategoryzowali sobie pałace pamięci alfabetycznie i zachęca również do ich rysowania. Takie wsparcie na początku jest nieocenione. Samą pamięcią na początku jeszcze będziemy gubić te informacje. Musimy się wspierać notatkami. Również zdaniem tych panów, więc coś jest na rzeczy. Także ja zdecydowanie skłaniam się ku drugiemu podejściu. Notuję. To pozwala mi utrzymywać taki dziennik pałaców pamięci. Pozwala mi po czasie wracać do skojarzeń, jeśli czuję, że któreś nie zapisało się w mojej pamięci zbyt dobrze. Pozwala mi weryfikować informacje lepiej, lepiej się uczyć, lepiej się przygotować, lepiej robić powtórki. Widzę same zalety czegoś takiego. Także rekomenduję Wam również wybranie tej ścieżki. Jeśli uważacie, że na przykład wykorzystujecie pamięciowe techniki tylko do sportu pamięciowego i nie potrzebujecie tego na studiach czy w szkole, spoko, możecie robić taktykę Łukasza, tak? Ja szanuję jego podejście do prędkości, że on to chce robić szybko, natomiast nie uważam, żeby w procesie uczenia się do szkoły
jakoś nam strasznie dużo czasu konsumował ten styl notowania w Excelu na przykład, więc polecam wam mimo wszystko zaopatrzyć się w jakiś papierowy dziennik Excel czy jakiś inny program do notowania i po prostu korzystać z tego, że możemy sobie coś na boku zapisać. To nam bardzo ułatwia życie. Jeśli spodobał ci się ten materiał, pamiętaj o zostawieniu informacji zwrotnej, czy to w formie łapki w górę, w dół, w zależności od tego, jak ci się podobało, czy to w formie komentarza. Za każdy taki feedback jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Koniecznie sprawdź też playlist na temat pałaców pamięci, tak żeby rozwinąć twoją wiedzę o nich, a przy okazji rozwinąć twoją pamięć. Wszystkiego dobrego, dzięki za oglądanie, cześć!